Siemanko, słuchajcie. Jesteśmy na dawnej FSC, czyli fabryce samochodów ciężarowych w Lublinie. Przejeżdżałem obok, więc pomyślałem, że to właśnie tutaj zacznę nagrywać nowy odcinek. Słuchajcie, no ta fabryka upadła po komunie. Ogromny potencjał został zaprzepaszczony, jak zresztą wiele, wiele firm w całej Polsce. W ogóle o czym dzisiaj będzie odcinek, bo to nie będzie o fabryce FSC, ani o zaprzepaszczonej szansie po komunie, o upadłych zakładach. Odcinek będzie dotyczył błędów, jakich uniknąć przy planowaniu powrotu do Polski. I w ogóle jak się przygotować dobrze do tego powrotu. Minęły 4 miesiące. Ponad 4 miesiące odkąd ja wróciłem, więc mogę Wam powiedzieć już, co zrobiłem źle, żebyście Wy takich błędów mogli uniknąć. Patrzcie, jeszcze Wam tylko pokażę. Tutaj taka tablica kolejna. Życzymy najwyższych zarobków. I tutaj jeszcze trochę liście zasłaniają. Odgarnę tak na szybko. Niech panuje powszechny pokój. Słuchajcie, no jeszcze Wam tylko powiem króciutko o tej fabryce. Jak będę szedł, to będziecie widzieć dookoła halę, bo to jest naprawdę ogromny teren. Nie wiem dokładnie teraz, ile hektarów zajmuje, ale Wam pokażę Wam, wkleję po prostu informacje tutaj gdzieś na dole. I no, fabryka upadła tak naprawdę po komunie. Produkowano tutaj żuki. To pewnie młodsi widzowie już nie kojarzą, chociaż jeszcze mogą kojarzyć. Żuki, potem jeszcze wcześniej Lubliny, potem Lublin 2, Lublin 3. No i słuchajcie, przejęło to potem DU. Tak jak i fabrykę samochodów osobowych na Żeraniu w Warszawie. Ale no DU jakieś tam tu pieniądze zainwestowało, zaczęła się produkcja. DU Lublin tutaj produkowano. DU Polones, jak wiecie, w Warszawie na Żeraniu. Ale potem firma DU popadła w jakieś tam kłopoty finansowe i również upadło. O, patrzcie, tutaj kolejne napisy, nie wiedziałem, że aż tyle tego jest. Szanuj wspólne mienie. I życzymy miłego spędzenia reszty dnia. Że widzicie, jak komuna tutaj się żegnała z pracownikami. Tutaj budynki różne, hale, tam w oddali możecie zobaczyć. Co tu się teraz dzieje? Po upadku DU przejął to syndyk masy upadłościowej. No i po prostu licytował ten majątek tej fabryki. Bardzo dużo małych firm tutaj powstało. Z tego co wiem, to pracuje tutaj teraz więcej osób niż w momencie, jak tutaj fabrykę miała DU. Ale wiadomo, słuchajcie, fabryka samochodów ciężarowych, a jakieś tam mniejsze firmy, no to wiecie, jaki to jest potencjał. Swojego czasu, znaczy jeszcze do tej pory tutaj parę hal ma Ursus, ale jak wiecie, Ursus też jest w upadłości, więc raczej już nic z tego nie będzie. Chociaż też był duży potencjał, bo już zaprezentowali swojego czasu prototyp Lublinka elektrycznego. Produkowali trolejbusy, autobusy elektryczne, no ciągniki, wiadomo, maszyny rolnicze, ale pogrążył ich pewien kontrakt w Afryce. Historia zupełnie na inny odcinek. Dobra, słuchajcie, no to w takim razie zaczynamy. Zaczynamy od tego, jak przygotować się dobrze do powrotu i jakich błędów nie popełnić przy okazji powrotu. Na moim przykładzie Wam to przedstawię.
Więc tak, na początek, słuchajcie, taka moja pierwsza rada. Zorganizujcie sobie transport rzeczy odpowiednio wcześniej. Dlaczego to jest takie ważne? No, dlatego, że potem możecie się obudzić z tak zwaną ręką w nocniku. Z tego, co wiem, przynajmniej jak ja się przeprowadzałem, to dużo osób się przeprowadzało w tym czasie i naprawdę dużo firm też zrezygnowało ze względu na Brexit i te wszystkie formalności celne, wycofało się. Więc było bardzo dużo chętnych do przeprowadzania się. I zwyczajnie, jeżeli się zagapicie i zrobicie to, nie wiem, na 2 tygodnie czy na 3 tygodnie przed, to może się okazać, że będzie Wam znaleźć ciężko Wam znaleźć będzie firmę, która takimi przeprowadzkami się zajmuje. Albo jeżeli już znajdziecie taką firmę, no to zwyczajnie będziecie musieli za to przepłacić. Zapłacić znacznie więcej niż zwykle, niż normalnie, organizując to sobie wcześniej, więc znajdźcie sobie transport z wyprzedzeniem. To taka moja pierwsza rada. Następna taka rada to jest to, że jak chcecie wracać, to jak wiecie, od tego roku zniesiona została ulga abolicyjna, czyli część z Was może być podwójnie opodatkowana. Ja w ogóle zrobię o tym oddzielny odcinek, bo dużo osób mnie o to pyta, jak to wygląda, czy da się tego uniknąć. Tak, oczywiście, że się da. Da się tego uniknąć pod warunkiem, że nie jesteście tak jakby związani bardziej z Polską niż z Anglią. Czyli na przykład jak tutaj macie rodzinę, jak tutaj są na przykład wasza żona i dzieci i macie tutaj jakieś mieszkanie, no to prawdopodobnie będziecie musieli ten podwójny podatek zapłacić, ale w moim przypadku, gdy ja miałem tutaj w Polsce tylko działkę, z której nie miałem żadnych dochodów, no to ten argument tak jakby odpada. Zostaje jeszcze drugi, a mianowicie pracujcie przynajmniej 183 dni, znaczy przebywajcie na terenie Anglii. No i w tym czasie najlepiej pracujcie, bo wtedy macie podkładkę. 183 dni w roku. Jeżeli ktoś przebywa na terenie Anglii i pracuje, to wtedy jest rezydentem podatkowym w UK. Ja tak właśnie zrobiłem, że swoją pracę zakończyłem 2 lipca, a był to dokładnie 183 dzień w roku. Dzięki temu jestem rezydentem podatkowym w UK i w Polsce nie zapłacę już podatku, po prostu nie będę podwójnie opodatkowany. Tak stanowi prawo. Ja się, słuchajcie, dowiadywałem powiedzcie mi, bo mi wypadło z głowy, jak się nazywa ten gość, doradca podatkowy. U doradcy podatkowego, jak to najlepiej zrobić. Więc opłaca się po prostu 183 dni w roku być w UK, jeżeli chcecie wrócić i po prostu w drugiej części roku sobie na spokojnie zjechać do Polski, bo wtedy Was ten podwójny podatek nie obejmie pod warunkiem, że centrum interesów życiowych Waszych nie jest w Polsce. Czyli na przykład, tak jak powiedziałem, nie macie tam żony i dzieci na przykład. Ale to już najlepiej można też napisać interpretację do Urzędu Skarbowego. Znaczy, żeby oni Wam takie coś napisali i się upewnić, jak po prostu Wasz Urząd Skarbowy się na to zapatruje. Bo to wiadomo, w różnych urzędach pracują różni ludzie, a w Polsce to jest tak, że urzędnik zdecyduje o tym.
Następną taką rzeczą jest to, żebyście zostawili sobie jakiś okres czasu od momentu powrotu na załatwianie jakichś tam wszystkich swoich spraw, no i w ogóle zaadoptowanie się do tych nowych warunków. No bo wiadomo, że będziecie się troszkę musieli zaaklimatyzować po powrocie do Polski. Im dłużej byliście za granicą, tym dłużej wam to zapewne zajmie. Chociaż to też zależy od człowieka. Ja tak naprawdę sobie dałem 3 miesiące takiego luzu, żeby pozałatwiać jakieś tam wszystkie swoje sprawy, znaleźć pracę. No u mnie jeszcze dochodzi budowa domu, więc chciałem zacząć załatwiać te wszystkie papiery. Znaczy powierzyłem to firmie, ale też jakieś tam dokumenty czasami muszę dostarczać. Musiałem. Znaczy nie, no muszę, bo to jeszcze się nie zakończyło. No więc dobrze jest po prostu sobie jakiś tam czas zagospodarować, żeby to nie było tak, że wrócicie i od razu idziecie do pracy. Oczywiście jak ktoś chce, to proszę bardzo, jego wybór, ale moim zdaniem lepiej zostawić sobie ten czas na załatwienie wszystkich spraw, zaaklimatyzowanie się w nowym miejscu i nie wiem, albo znalezienie mieszkania, albo urządzenie się w mieszkanie, w którym macie. No na pewno taki czas wam się przyda. A co w związku z tym? Musicie też mieć pieniądze na przeżycie w tym okresie, więc zaoszczędźcie sobie trochę więcej gotówki, żebyście po prostu te 3 miesiące, na te 3 miesiące mieli przeznaczone jakieś pieniądze. No i słuchajcie, kolejna ważna rzecz, moim zdaniem, jest taka, żeby nie zamykać sobie drogi do powrotu. Tak na wszelki wypadek. Nie spalić za sobą mostów. No i gdzieś tam nie narobić sobie brudu w Anglii. No oczywiście możecie pojechać zawsze do jakiegoś innego kraju, ale nie warto sobie gdzieś tam zamykać mostów, znaczy palić za sobą mostów, zamykać dróg, bo tam w Anglii, przykładowo ja mówię w Anglii, na przykład ktoś inny może tutaj mieć na myśli Niemcy, jak był w Niemczech, albo nie wiem, Holandię. Tam byliście, tam już wiecie co i jak, więc tam by pewnie dobrze było wrócić tak w razie czego. Tak naprawdę to słuchajcie, no przecież wiadomo, że nie każdy się zaadoptuje, nie każdemu będzie pasować w Polsce, nie każdy się tu odnajdzie i część osób będzie rozczarowana powrotem i wtedy będzie pewnie chciało z powrotem wrócić do Anglii czy do jakiegoś innego kraju. No więc nie warto, tak jak powiedziałem, gdzieś tam zamykać sobie wszystkich dróg. Nigdy nie mów nigdy. Ja raczej do Anglii nie wrócę, przynajmniej na 90% nie i nie chciałbym po prostu. Musiałoby być naprawdę źle i życie by mnie musiało do tego zmusić, żebym wrócił. Ale póki co to ja się tam nigdzie nie wybieram. Ale tak jak mówię, nie każdemu będzie pasowało w Polsce, więc weźcie to pod uwagę. No i słuchajcie, zanim powiem wam o błędach, które ja popełniłem, to jeszcze taka jedna dobra rada. Nie warto zrażać się po pierwszych niepowodzeniach po powrocie do naszego kraju, bo takie na pewno przyjdą. To jest normalne i każdy gdzieś tam, nie każdemu wyjdzie to, co sobie zaplanował.
Więc ja uważam, że jest warto dać sobie tak około 2 lat i dopiero potem, jak naprawdę zrozumiecie, że to był błąd z tym powrotem, no to wracać z powrotem gdzieś tam na emigrację. Ale myślę, że tak co najmniej rok trzeba, żeby zobaczyć, jak to tutaj wszystko wygląda, czy się tutaj dobrze czujecie, czy nie. Więc jeżeli coś wam na początku nie będzie wychodzić, nie wszystko się będzie układać po waszej myśli, tak jak to sobie założyliście, to nie poddawajcie się tak łatwo. Dajcie sobie chwilę, dajcie sobie, mówię, no tak co najmniej rok i dopiero ewentualnie po takim okresie, jeżeli powiecie tak, no to był błąd jednak ten powrót do Polski, z powrotem wracam, no to dopiero wtedy moim zdaniem to jest taki okres czasu, który pozwoli już wam stwierdzić, że to był na pewno błąd i że jednak to nie jest moje miejsce. A teraz przejdziemy do błędów, które ja popełniłem przy powrocie do Polski, żebyście wy mogli się ich ustrzec i już ich po prostu nie popełnić. I zmienimy też nieco środowisko. Ze starego FSC, ze starych budynków, które jak wiecie, dużo tutaj, znaczy jak wiecie, jak widzicie, dużo tutaj hal jest gdzieś tam wyremontowanych i przepraszam, dużo tutaj nowych zakładów powstało na tym FSC. Dużo różnych też fabryk, tylko że mniejszych. Gdzieś tam to miejsce zagospodarowano. Ale jednak to wiadomo, to nie jest to samo, co fabryka samochodów. Fabryka samochodów miałaby na pewno dużo, dużo większy potencjał i na pewno ludzie by tutaj wtedy lepiej zarabiali. A teraz przeniesiemy się do strefy ekonomicznej w Lublinie, gdzie jeszcze kilka lat temu nie było nic, a w momencie jak ja wyjeżdżałem 7 lat temu, to było dosłownie kilka zakładów nowych fabryk, zakładów pracy. Teraz ich jest już kilkadziesiąt.